Ostatnia bitwa o Tczewski Most. Powstała niedawno grupa inicjatywna odbudowy mostu Bridge. Walczy o pieniądze na jego odnowę. Jeśli nie znajdą się fundusze w ciągu roku czy dwóch, most ze względu na bezpieczeństwo zostanie zamknięty. W Tczewie w tej sprawie dyskutowali lokalni politycy, historycy i miłośnicy tego słynnego metalowego obiektu. Brygada remontowa przykleja do mostu tablicę informacyjną, że obiekt uznany został przez amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów za zabytek inżynierii budowlanej. Tablica przyklejana jest po raz kolejny, bo co chwilę wandale zrywają ją i niszczą. Ludwik Kiedrowski założył wraz z kolegami specjalną grupę działającą na rzecz mostu. Amerykanie umieścili nasz obiekt na prestiżowej liście, tłumaczy, obok takich budowli jak wieża Eiffla czy most brukliński. Dodaje, że musimy znaleźć pieniądze, by przywrócić mu dawny blask. No to by było cudowne, gdybym ja mógł dożyć, a żyjąc 90 lat, to może jest szansa. Natomiast bardzo bym chciał, żeby moje dzieci, a już na pewno moje wnuki, doczekały tego faktu. Panu Ludwikowi chodzi o taki widok. W drugiej połowie XIX wieku to był piękny, imponujący obiekt. Miał dwie, takie jak ta, przypominająca zamek, bramy wjazdowe. To miejsce dziś wygląda zupełnie inaczej. Cztery wieżyczki mostowe, charakterystyczne elementy mostu, to jedynie wspomnienie, że kiedyś było ich aż 10. Podstawowy remont wieżyczek to koszt ponad 4 milionów. Gdyby dodać do tego odnowienie przęseł, kwota rośnie do 50. Pełna renowacja kilometrowej konstrukcji to aż 300 milionów złotych. Chcemy oddać most władzom centralnym, tłumaczy nam wicestarosta Tczewski. To jedyna gwarancja, że znajdą się potrzebne pieniądze. Powiat ma zbyt małe środki, żeby angażować się w taki prawdziwy remont. To jedno z wielu spotkań w sprawie mostu. Możliwe, że trzeba sięgnąć po unijną pomoc, ale jak wiemy, starostwo jest tu zbyt słabym partnerem. Jeżeli widzimy w tym dziedzictwo kulturowe, polskie i europejskie, to wydaje mi się, że to powinno być pod protekcją Ministerstwa Kultury. Nasza wieża Eiffla, nasz brukliński most czeka na pieniądze i niszczeje. Spod starej farby wygląda skorodowana konstrukcja, zapuszczone wieżyczki straszą, a wandale nie tylko kradną tabliczki informacyjne, wykręcają też śruby. Boimy się jeździć, stan techniczny mostu jest w kiepskim stanie, asfalt nawierzchnia jest też w bardzo złym stanie, no ale to jest najkrótsza droga do pracy, wiadomo, nie? Czy rząd przejmie most? Decyzja być może za rok. W Paryżu na tle wieży Eiffla miliony turystów robią sobie pamiątkowe zdjęcie, a w Nowym Jorku z mostem bruklińskim w tle powstaje kolejny słynny film. U nas nie musi być tak samo, ale żeby było chociaż podobnie. Marek Wałuszko, Tczew.